Witam wszystkich serdecznie. Dziś będzie drugi lot na WG zimowy. Lot był planowany na 40, zrobimy go na 35, 30 tam parę, ze względu na to, że ta pogoda się zmienia momentalnie. Przed chwilą jeszcze jak koszowaliśmy gołębie, było w miarę ładnie, było widać nawet niebo. To wszystko już odeszło tam, w tamtą stronę, a tutaj, no mówię, zaczyna się robić ciemno. Mam nadzieję, że do tej 10.30 ta pogoda się tak nie zepsuje, żebyśmy ich nie musieli, no chciałbym je puścić, no nie chciałbym ich puszczać tak jak ostatnio, żeby nocowały, to już były sprawdzone w tym, to niech lecą teraz normalnie. Z tym, że no mówię, no pogoda miała się zmieniać dopiero od godziny, tak jak obserwowałem, od godziny 14-15, a to jednak wszystko dużo szybciej następuje. Zobaczymy na miejscu. Dobry lot. No i startujemy. Drugi lot. No, pogoda nie zapowiada się dużo lepiej, ale jeszcze nie pada tak mocno. Zaczyna mrzeć. Ale myślę, że lepszy wiatr jest, że pójdą. Startujemy. No, jeszcze nie chcą wychodzić tak jak powinny. Niech pierwszy wyskoczy. No, jazda. O. 79 sztuk. Wyskoczą reszta. Reszta zaraz wygoni, a my pędzimy do domu. Dobry lot. Niestety wracamy z wypuszczenia. Tu jest cały czas już zaczęło padać. Taka pogoda, no taki rok. Zapowiadało się to, tylko wszyscy mówili wszędzie, wszystkie prognozy, że to ma być troszeczkę później. A tu już niestety pada. Witam. Udało mi się wrócić przed gołębiami. Tutaj jest pogoda jeszcze w miarę. Tam niestety po trasie już zaczęło padać. Gołębi jeszcze żadnych nie ma, więc czekamy. O, tak i doczekaliśmy się. Jest cała grupa. I tam jakieś obce jeszcze były chyba gołębie. O, ale tam jest też jastrząb. Dobra, będę je wołał. Nie, czy to nie nasze? Nie, nasze. Są wszystkie razem. Czyli ten lot, no nie będzie taki jak ostatnio. Proszę mi uwierzyć, jest to stres dla mnie bardzo duży. No, ale chyba wszystkie są. I czerwone, jakieś obce. Dużo obcych gołębi jest. O, nam poleciały. Gdzieś zabrały jakieś gołębie skądś. Chodź, 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 chodź. Te obce. Dobra, dobry lot. Następny prawdopodobnie w sobotę. Też wszystko zależy od pogody.